blanku. Tyle, co udało się chwycić. Super, 20, który. Gdzie jest twoja butelka? No nie ma, bo może pęknąć na mrozie. Aha. Ty do. Jakie ty masz w samochodzie z przodu? H7 czy ja nie H4? Wiem, ja mam 25 lat ten samochód i żarówki i nigdy nie wymieniam. Z Polonezem? Tak. I ile cenisz takie coś? Jakie ceny? 5 za 3 dychy. Za 3 dychy. I tutaj masz? Świętego Grala! Ze Świętego Grala teraz, kurde! Nie zabijasz, do widzenia! No cześć, no zajem! I tam było całe, tam wszystko było wystawiane. Medale, bajery i takie, wiesz, tych zdjęć trochę trafiłem. Czy ty wiesz, że je odwracasz, tak? No? Nie, no ale po co ma? Tak, oczywiście, lepiej żeby było... Do domu. Tak. Tu wykop, kurde, właśnie. Mam pewnie emeryturę. Czy chodzimy sobie tutaj tymi łóżkami. I o. Montfino. Cytrus. Witam serdecznie. Marcin Easy Riders. Easy Rider z tej strony. Słuchajcie, mamy dzisiaj niedzielę 14 stycznia. Jadę na targ na torach. Praktycznie już jestem. Zobaczcie sobie tutaj. Ale dzisiaj jakoś pustawo. Bo zazwyczaj tu już auta stoją. Wiem, że jest łysy, więc zaraz tam będziemy robić jakiś może znowu patrol obywatelski. Poszukamy sobie jakichś staroci, może porozmawiamy z jakimiś ciekawymi ludźmi. No i co? I zapraszam was do oglądania. O, tutaj już jest więcej aut. Krzysztof siedzi, jest jeden stopień, więc tak troszeczkę zimno, ale już... Nie ma tych mrozów takich na wielkich minusów, więc może coś tutaj się będzie działo. O, tam jakieś zbiegowisko. Pewnie jest jakaś promocja. Trzeba lecieć. Motor masz dla mnie? Tak. Duplo. Duplo motor, o kurczę. Cześć, cześć, cześć. I co tu się dzieje? Tam jest jakieś zbiegowisko kompletnie. Tajne. Tak, bo jak ktoś nowy, to go obkrężają. Aha. To trwa, wiesz, 20 minut i potem już nikt nie podchodzi. Aha. W ogóle. No, był dla ciebie, o. Aha, takie duplo. Coś. Duplo. Motor duplo, ale numer. Klocki te, wiesz, duplo. Tak, 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 no. Fajne, Janek nie? Się bawi teraz. 80 takim. Lata, zobacz jaki bajer. O, to dziękuję. Całe wory tego mam, ale motorów jest, motor chyba jeden tylko był. Tak? No. O, widzisz, to chowam sobie do pamięci. O, bułeczka. I co tam, coś nahandlowałeś dzisiaj? Nic na razie, tylko wiesz, jeszcze przyjdą chyba ludzie. Bida, wiesz, jak popadało, to już nikt nie przychodzi. Wiesz, no, co się dzieje? To teraz tłumy ludzi są. Rano byliśmy tylko ja, tak? I Rysiek. No. O. Rychu, miał być łysy, no. Ale napisał mi, że leży w łóżku, jest chory. Rozłożyło go wczoraj. Wczoraj byliśmy na 40 kolegi i łysego rozłożyło. Choroba. Alkohol? Nie mogę mówić głośno takich rzeczy. To jest alkohol na żółk. Nie, no tam wiesz. Ale zadzwonił. Po lampce szampana. Zadzwonił przed chwilą kolega, że sprzedał z filmu motocykle wszystkie, bo tam gdzieś pokazałem jego motocykle na bazarze i ktoś. Co ty mówisz? Przyjechał i motocykle i wykupił. Wszystkie zabrał? Tak, i jakąś paczkę dla mnie robi, bo no to pięknie. Się cieszy bardzo. No widzisz, jak to kurde, jak reklama jest ważna. Silver. To ile tych motocykli było? No on miał trochę takich. Czyli wiesz, ktoś hurtem. Tak, że hurtem. Jakiś miłośnik motocyklowy. No. Pasjonata. O, fajny ten. I modełko jest doskonałe. Fajne i modełko, no. Tutaj różne. Nie będziesz chodził, targał tego wszystkiego. Okay, ale ty tu masz, tu widzę, masz tu prasę różną. No mam prasę. Ciekawą. Tylko muszę teraz na razie to przykrywaj. Bo kobiety, kobietom zimno. Kobietom zimno. Ty. Star Wars ten. Ile cenisz takie Star Warsy? Kogo? Te rzutki. 5 dych chciałem dać. O, no to dobra. Tylko nie mam rzutek. Dobra cena za takie no coś. To chyba za parę paczek kosztuje. No. Mniej niż zero był. No jest, idzie właśnie tam. Poszło. Tak? Tak. Śpiewak taki? Nie. Cześć, cześć, cześć. Łopatologię. O. Studiuję łopatologię na działkach.
No. Co ty masz tutaj za... Obraz taki, patrz. Aha. To trzeba poprostować trochę i wiesz tak. O, prawo, lewo, no. Niezłe tutaj rzeczy się dzieją. A, i tu jest bajer. Stary, z takiej bidon do szkoły brali dzieciaki. Numer tu. Zezwolenia. Tak, to jest komuna, to jest to 70-80 lat i sobie takie już kubeczka. Takie bidony były. No ja to kojarzę taki bidon. To masakra, tylko wziąłem, bo leżał. To jak grzech nie wziąć, nie? No tak. No tak, coś tu jeszcze masz ciekawego? No mam w kopercie. W kopercie? Tylko jak przestanie trochę padać, wiesz, to ci pokażę. Mam zdjęcia z tego, ze stadionu olimpijskiego, jakaś impreza, tylko zdjęcia bardzo malutkie, bo wiesz, te aparaty nie miały zoomów i ktoś robił. I w którymś momencie jakaś bardzo duża grupa motocykli wjeżdża i takie flagi z tyłu kobiety niosą, wiesz? Zaraz ja ci pokażę to. O, widzisz, jakaś to impreza była, jakaś spartakiada czy coś, wiesz? Ciekawe, jakie motocykle. To nie jak zero jest. Aha. Bynio. A pośpiewamy, bo tę piosenkę Ściana między nami i mnie jak zero, wiesz, jak umiem widzieć zawsze. Nie jak zero, o. No. Chcesz zobaczyć tu? No chcę. O, to masz tutaj daszek taki to. Cię kurwa, nie chcę do roboty wziąć, tylko łopatologię robią, wiesz? No widzisz, to jest właśnie, takie malutkie zdjęcia, widzisz, są. Olimpijski, a tu sprzeciwka jest ten, wiesz, ten zegar. O, to jest właśnie to takie z motorami, widzisz? Tutaj, no. Ale to, jak się przypatrzysz, to kobiety idą tam po murawie, no SKL-ki jakieś albo WS-ki, cała taka grupa wjechała. I to była cała impreza, widzisz, ktoś z jednego miejsca bez zoomu robił. No. Takie były kiedyś warunki. Masz, widzisz, jakieś idomo. Stadion Göringa. Przedwojenny. No ładne te zdjęcia są. I tu jakiś ktoś przyjechał, wiesz? Ktoś jakiś, wiesz, poczcił ludzi. I jest jakiś prominent jakiś przyjechał. Może był prezydent, czy jakiś, jak to pierwszy sekretarz wtedy, nie? Tu gdzieś z rzeki jest. Tu też jak coś idą ci sportowcy. Tu jest ich ślub. Jakieś państwa. Tu są ciekawe zdjęcia jeszcze te. Czy rozpoznasz? Nie wiem, gdzie to jest. Jakiś blok. A gdzie mieszkanie masz? Na jakiej ulicy? To teraz jeszcze tu. Pomocnicze, ta sama ulica. Zaraz rozpoznasz. Ty masz tutaj na... Mówiłeś, że tu mieszkanie. Czekaj, tu to jest na Pawłowa. No to Pawłowa jest do końca i w lewo. Grabiszyńska. Aha. Tu jest bunkier, widzisz? A tu jest kościół sprzeciwka, a tu jest Pereca ulica. Prawo. Pereca była lodziarnia taka fajna, nie? To patrz, no to tu. To jest dokładnie tu. Ten budynek za tym kościołem. I tam znalazłeś gdzieś te zdjęcia też? To patrz, to jest ten budynek. Ten żółty budynek z tyłu. Aha. No, wytargałem, ale trafiłem gościa, widzisz, jest taki wojskowy. Trafiłem gościa, który ma klucze tam jakieś. Nikt nie mógł wejść w ogóle, wiesz? Aha, do mieszkania, tak? Tak, do Hasiora. I tam były całe, i tam wszystko było wystawiane. Medale, bajery i takie, wiesz, tych zdjęć trochę trafiłem. Czy ktoś wyrzucił to wszystko? Tak, ludzie wypierdzielają. No widzisz, fajnie, bo to jest tutaj z tego rewiru. No i ona jest tutaj. No ekstra. Nie, no czasami ktoś, wiesz, sprzedaje mieszkanie po zmarłej osobie i wszystko leci, nie? I wylatuje, aby tylko sprzedać. I ordery, wiesz, bardzo dużo tych zdjęć mam. A wczoraj jeszcze trafiłem... A ordery jakie? Tam są, tu w tym... Z PRL-u, czy? Część, no, taka PRL-owskie. Ale wiesz co trafiłem? W Kasiorze u nas, jakaś po młodej dziewczynie w 97 roku były zdjęcia, jak była, jak w Lubiąży był Jackson. I ona pojechała tam i szał, tak? Wiesz, ta policja stoi, tam kąt wjeżdża. Ale to foty masz takie, czy? No mam, tylko że wszystko było posklejane i takie po prostu rozklejane. One są już takie popleśniałe po bokach. Ja przyniosę, obejrzysz, a to jest ciekawe wydarzenie, wiesz? Jackson, a to są te, wiesz, medale, o takie. A resztę gdzieś wjechały do w Hasior gdzieś się sturlały. Tyle co udało się chwycić. No Sokół 20 któryś rok. Pukownica. To jest piękna, zobacz. Pukownica 1900. Tylko że to jest, wiesz, replika Sokoła, starego i nowego. Tak. 99. Tak. Przywiozę ci to z Jacksonem, obejrzymy. Jest kawałek nawet jego twarzy, jakieś dzieci z nim wysiadają, Lubiąż, wiesz, i ci fanowie tam, kurczę. Spartakiada pracowników wojska, 88.
Krzysiek, no nie mów, że sobie ten. Gdzie jest twoja butelka? No nie ma, bo może pęknąć na mrozie. Aha. Ty, no ale tutaj masz... Świętego Graala. Do Świętego Graala teraz, kurde, się pije. No. Nie no, niezły numer. Dobra, króla diamentów trzeba nakręcić. O, jest król diamentów dzisiaj przyjechał. Tak? Tym czerwonym, tak. I co on tam robi? Sprzedaje czymś, czy? Kiedyś diamenty miał punkty skupu diamentów i brylantów. Oho. A dzisiaj tutaj przerzucił się na sprawy duchowe. Na sprawy duchowe. Kopalnie pozamykał w 90-tych latach wszystkie i teraz jest z nami tutaj. O. Na tej. I ma swoje stoisko też? Resocjalizujemy go. Takie jego stoisko. Aha, to ten tyle Robert, tak. Diamentów zostało? Król diamentów, tak. Okay. Pieniądze to niestety nie wszystko, dlatego tutaj przyszedł odnaleźć swoje szczęście. Idziemy do niego? No widzisz, to ciekawa to historia. Bardzo no. ciekawa, o tam jest, czerwony. No. On jest, jego wujek to jakiś bardzo znany opozycjonista z Solidarności. Mhm. Borusewicz czy coś takiego. Borusewicz? Borusewicz. Aha, myślałem, taki, że to jest Lady Punk. Nie, no to... Borusewicz jest też z Wrocławia, ale na niego mówić Borusewiczowi mówi. Aha. I to widziałem, że w jakichś starych takich gazetkach Solidarności rzeczywiście on tam był, jakiś program taki leciał, wiesz, w 80-tych lat i widziałem tutaj rzeczywiście jego wujka. Aha. No, także tutaj są, wiesz, osobistości. Czekaj, ja idę chyba po ten, po rękawiczki tylko do auta, bo mi zaraz czuję, że ręka mi odpadnie i kamera mi wypadnie z ręki. Znalazłem, kurde, drugie, bo tamtych pierwszych zapomniałem. To czekaj, ja idę szybko ten i... Stasiu! O, mam rękawiczki, mogę teraz działać. W starych czasach, że właśnie Wałęsa, on bardzo blisko był w 80-tych latach z Wałęsą i z Michnikiem. Aha. Powiadał, no. No, widzisz. Jego bardzo bliski kuzyn. To jakie Stasiu. Tutaj persony są na tym targu, są, nie? Są, tam. On lubi teraz na potańcowy, tylko wiesz, tak jest. Potańcować lubi? Lubi potańcować kopiety, tak. I defraudować pieniądze na te sprawy. Miał takie uprawnienie. Słuchaj. O. Ale to o ten, o tego. O tego. To jest Stasiu. O, witam serdecznie. Kuzyn jest pan Borusewicz, Solidarność. Bogdan. No Bogdan. Bardzo bliski kuzyn. On też takie samo nazwisko masz przecież, nie? Tak. No. I teraz handlujemy tutaj na placu, nie? Bo ja lubię. Tak. Czy nie mogę, nie kradnę przecież. No nie, no pewnie, że tak. To jest bardzo... A co ty masz takie jeszcze? Kamerę. Zrób mi zdjęcie. On tu portrety maluje, tylko dzisiaj coś nie bardzo. Dzisiaj też mam wszystko, no, co trzeba. Aha. Portrety, a, to jak kiedyś ten... samochód taki amerykański coś dla ciebie namalował, chyba nie? To tak? Nie, to nie, nie? Ten, tamten to projektant mostów. Aha. Dobry, panie, gdzie? Ja byłam, ciebie nie było. Ja wiem, Szweda, ty się boli. Poszliśmy się przejść. My jesteśmy w Białorusi. On portrety maluje. Ty ja. A tamten to był ten od mostu. Aha. Ty mnie, ja, ty ja. Projektant, ten super. No. Ricardo. Ricardo. Ja Baron. O, dobrze, panie. Dzisiaj słodku? Tak, bo tu nas obserwują przez lornetkę. I to jest tego Jacksona. Czekaj, to zobaczcie. Jack... Krzysiu, lalka! Już idę, no gdzie? Jezu, lalka, gdzieś lalka idzie, o. 10 zł. Czy taka lalka 10 zł? Tak, no. Tylko włosy trzeba je trafić. Tylko nieuczesana, no ale właśnie, nie, bo tutaj takie coś ma. Glony! To grzef Jądrza. Glony ma. No trzeba by tego. Do chce wyczesania. Pani 10. No i co? No widzisz, no widzisz. Aha, tu masz faktycznie. Tu są te wyplacowe. Duplo masz. O, policja. To jest wszystko z serii tej dupli. Uh-huh. No i ile cenisz taki duplo? 150 za dwoworki. Ty i ta. Fajne. Ale którego to roku te zabawki duplo? 70-80 są. Także to są ciekawe rzeczy. Dobra, fanty, no. Są, wiesz? Dobra cena, to ja mam tego. Ja mam też tą skrzynkę. O, jeszcze masz... jeden motocykl patrzysz. I tu ci wyciągnął, no to wiesz, będziesz miał fotki. Tak? Będziesz miał Easy Rider, dwóch. Dzięki. To mam dwóch Easy Riderów. O, no to jest, że zawsze coś przynosisz. Jak to... coś muszę się przywieźć? No to no, tam kubek, dostałem koszulkę, to już dużo. O!
to do ciebie chyba gwizdzą, co? Tak. Wiesz, to jest do poskładania bardzo dużo rzeczy. Takie samochody, widzisz, opad. No to jest... Mam tu trochę osób, które oglądają pociągi, wiesz, także pozdrawiam wszystkich pociągowców. Ja lubię. Ostatnio z pociągu w Wigilię właśnie mi widział. Dobrze, dobrze. Jak pamiętam, kupowałem moją dzieciaką, to niektóre rzeczy już drogie są takie. Te dupla są drogie. O, tu jest widzę. Tak, do poruszenia samochodu. To wszystko trzeba tam poskładać, zestaw, wiesz? No. No. Ładna rzecz. Sprzedasz to. A spokojnie, widzisz, kolik, tam, składany, patrz, samochód jakiś taki. No. Więźniarka. Tak. Jakie ty masz żarówki w samochodzie z przodu? H7 czy ja nie H4? Wiem, ja mam 25 lat ten samochód i żarówki i nigdy nie wymieniłem żadnej żarówki. To jest samochód nie do znarcia. Nie, od 2007 roku go mam. Dobra, już nie reklamuj ty niemiecki. Ale co mam reklamować, bo taka prawda. No. Ja i ty pojęcieki. Mówisz o jakichś żarówkach. Ja umrę i nie będę wiedział, jaka żarówka. O, Krzysiu, widzę ten. Nic, nie da rady przeskoczyć tych żarówek. A koledzy się palą cały czas. Wiesz, w jakim samochodzie? Widzę to. Aha. To muszę. Krzysiu, to jeszcze muszę od ciebie kupić. Ile za te piłeczki? Prezencie noworoczne. O. Ile to żelaz? Dziewczynki teraz dostały taką książeczkę, jakie robić rzeczy. I tu jest, zobacz, że wycinasz pod spodem taką buzię, dziurkę robisz. I możesz karmić jakimś tam ryżem czy coś, wiesz, takie... A, dla sikorek? Się... Nie, dla dzieci, że dzieci się bawią, wiesz. Ale no jak, ryż tam mówisz, że wsadzasz? No ale kolorowy, wiesz, kolorowy taki, wiesz, taka zabawka. Aha. I tu jest taka buzia, ja ci to kiedyś pokażę. A, to przyklejają tu oczy? Nie, dziurkę wycinają. I oczy też, oczy i nosek, wiesz, i to jest taka... Pacynka taka, już rozumiem, pacynka, bo ty powiedziałeś no. Ryż, mi zmyliło. Myślałem, że to Chińczyk, małego Chińczyka no, robisz. Dobrze. No, pozdrowcie tam. Cześć. O, no to dobra, to dzisiaj Krzysiek u ciebie się obłowiłem. A, ta zabawka też jest, wiesz, to też jest stara zabawka. To. Która? Jakaś, to są drogie rzeczy, te misie. Fisher Price, o. Nie no, ty to masz naprawdę dużo rzeczy, no. Ja nie wystawiłem się wszystkiego, bo wiesz, bo padało. No. A i też klientów na razie nie ma. Czekają, się, czekają. O. Są takie pompki do hydrofora, do silnika. Z Mławy one były te pompki. Nie, takie, wie pan, nie ma. A do czego pompka? No, pękła mi do wody. Aha, do wody. I nie ma nigdzie tego. Cześć. Nie ma. Na działkę pani takie potrzebuje? W domu mam. Mam piwnicę, taki baniak, hydrofor i mam pompkę i silnik i ona pompuje z tego, z głębinowej studni. A. Tam i pękła. Na internecie trzeba wpisać i zobaczyć, bo tak tutaj to... No właśnie tak patrzyli też tam, ale nie bardzo. Całą pompę prędzej się kupi taniej, jak się tam coś wymienia. Ja widziałem za 25 zł to sprzedał facet spalinową. Zapieprzył gdzieś. Normalnie jak nowiutka, wiesz, i odpalasz ją. Motorek jest, kurde. Krzysztof, pogrzebacz masz do pieca? Wieczorem dowiozą. No. Już jadą z tego, z Kazachstanu wiozą. Potrzebujesz naprawdę? Koleje do Marszanska. Krzysiu, ja lecę dalej, wiesz? Dobra. No, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Może coś trafimy. O, zaproszenie. Do czego to zaproszenie? Na ślub to było jakieś? Tak, tak. Z polonezem? Tak. I ile cenisz takie coś? Polonez z FSO, no niezłe ten. Będę załatwiał, cała baza, ale się stycha do tego. Już będę rozmawiał. O, tu jakieś tabliczki. Polski chyba. Jakiś stary ten. Ten tygodniu ci załatwię. Jezu, bardzo. Dobra. W sobotę dziadek pojedzie i weźmiemy kotka. Tydzień czasu potrzebujesz jeszcze. Myszko. Kochanie. A za ile pójdzie? Ja chciałam 45 i tak 10 zł już opuściłam. One za 30?
dobre ręce poszło. A dzisiaj faktycznie jakoś tak tutaj podstawą na tym targu. No ale zobaczymy jeszcze chwilę, co tutaj się dzieje. Może coś znajdziemy. Po dwie dyszki dalej? O, z trzy wezmę. Ile one mają metrów mniej więcej? 9 metrów. Jest 8, jest 9. Aha. Kolega ten, kolega zobaczył u mnie i chciał to. Czorek. Raz, jest dwa, jest trzy. Będę miał co nosić. A te pasy po ile? 25. Kamera działa? Słucham? Dzięki. Dzień dobry, wszystkiego dobrego, na nowy rok. Pierwszy raz widzę. Ale mam. Ja tam teraz tydzień nie mam. Że są pasy fajne. 9 metrów. Na oto. Ja idę na razie przyjdę do tego. Jak już tam nie widać? Ja muszę zrobić to, co nie będę. Dużo ty tu jest coś? O, jaki kufel. W jakiej cenie? 35, za 3 dychy. Za 3 dychy. No, 3 dyszki jak. Cały jest. No, z klapeczką, fajna. Za dwie dychy? 25? Za dwie dychy wezmę. Nie, 25 na dwie dychy to ja takie, wie pan, niezamykane sprzedam. No. 25 to pan. O, cześć. Co? Dobra, na powrocie będę myślał. Wiesz pan za te dwie dychy. Wiesz, tak, rozbija albo coś, wiesz. Bo ja nie zbieram, a to kolega może. No, ale ja mam jeszcze też nie za... Dobra, wiesz, szkło uderzy się rowerem. Proszę, 10. Ty nie stoisz? Nie. Nabrałam towaru, ale wróciłam się, bo mówię... Nie widziałam. Tam trzeba namoczyć, bo ta jest, tamta troszkę ma plamę. O Jezu, jaki mokry. Proszę. Będziesz... Dzięki. O, dzięki. Nie wiem, o co chodzi z tym targowaniem, ale czasami tak sobie mam, że założę jakąś tam cenę, że za tyle kupię. W sumie nie wiem, po co mi ten kufel. ale ten. To nawet nie chodzi o te 5 zł, tylko taką jakąś, nie wiem, barierę psychologiczną. Czasami wolę nie dawać propozycji. W jakiej cenie taki talerzyk? Przepraszam, wyszedł na chwilę na stronę, zaraz. Aha, okej. Okay. Ja tylko mu zerknę chwilę, żeby... Poszedł chujem się pobawić, zaraz wrócić. Potrzeba wejść. Proszę, każdy ma inne zabawki, nie? Tak. Drugi ten, no. Drugi tydzień, że go nie ma, nie? A już w ogóle, no. Dzięki. No. Choruje czy nie? To jest ten asteroid, czy taka tak. Podróbka asteroida coś? Jaka podróbka? No wiesz, teraz robię. Ile takie coś? Dwie dychy dla ciebie. Dwie dychy. Po 10 zł.
Kratki grosi? Fajnie to wygląda, ale nie. A tu masz jakiś ten, czekaj, jeszcze zobaczę te twoje kurcze blaszki różne. Tam mam oryginał jakiś. Która? Ta? Miłego dnia życzę, do widzenia. No cześć nawzajem. Zjedzona ta kamerka. No faktycznie, ile taka oryginalna? Proszę? Ile ją cenisz? Słuchaj, cenię 250, 200 za ciebie, to 150 jakoś dla ciebie. Mhm. 150. To tylko tak, żeby... No ja... Czekaj, to zobaczymy. To też 150. Zaczepiają ci się, że tak odwracasz je? Czy nie? Czepiają się, że je odwracasz, tak? Do... Nie, no ale po co ma? No tak, oczywiście, lepiej żeby było... Do dołu. Tak, przewrócone. Do ziemi twarzą. No bo nie można reklamować. Danzy. Tak? Przecież oni no jak tak. reklamujesz, wiesz o co chodzi. No. A jest to zabronione. Nada reklama dźwignią handlu. No nie tego, tak. Ale tak, wiesz, no. Tak byś mydło handlował. No. Ludzkie, nie jak znaleźli teraz ostatnie, całe dwie skrzynki. Tak, znaleźli? No ktoś wyrzucił do rzeki. Aha. Koło rzeki wyrzucili dwie skrzynki mydła. Się okazało, że to jest właśnie ludzkie. Tak? Ale gdzie to było? Aha, tak? To ja nie oglądam telewizji, to nie wiem. Ktoś w ziemiance było, wiesz, gdzieś po albo w domu. Pierwszy zobaczył, wiedział, że to ludzkie, wiesz. Aha. Pierdziule, to nie jest... Stwierdzili ludzkie. No to robili smyk od ludzi przecież. No tak, tak. To... Niemcy to mieli pomysły. No oni wszystkiego, wszystko robili. No, Bawaria, no, fajne. A w jakiej cenie masz takie te? Po 5 dych. Po 5 dych. Chyba, że ty chcesz jakieś dwie weźmie. No nie, no ja mam dużo, ale już... Ja robię te filmy, więc tam się, wiesz, często ktoś... Później chce i kupić, nie? No, jak coś tego tak, ale... No. Się oszczędza, no. No. Dobra. Ja jeszcze na zabawie byłem. Ciekawe. Aha. Ja wczoraj byłem na 40. Dobra, lecimy dalej. O, złoto. Można złote obrączki. Chcę kupić, o. To jakieś zawieszki takie? O, ile tu wykopków, zobaczcie. Mam pewnie emeryturę wojskową ma. Zrobiony pan jest pewnie. Tak, już tylko żądam. Jakieś lampka. On pewnie bogaty jest, emeryturę wojskową. Mam pan drugą. O, takie fanty, takie fanty lubię. Pan chce na ten, na metr. No to 2 metry, 2 złote. Nie, no ten to sobie właśnie. Nie ma na żadne metry. Dobre brylki. Dobre. To po prostu tam na przykład. O, kabelek? Pani to 20 zł. Kabelek. Aha, to jakiś łącznościowca, nie? Tak. To fajna forma. Tą gablotkę też pan sprzedaje? Którą? Tą. Gablotkę? No, tą. Ale to w całości. Z zawartością też? Też. O matko, to się musi pan dopłacić. A ile pani daje za gablotkę? No. Już mogę. Gablotka fajna. O. Trzeba by było wyszorować i od nowa. Tu bym tego. A ile te bębny cenisz? Te po stówie. Po stówce. Nie? No dobra. Dobra, ale dziękuję. Masz, Marecki! O, tutaj są te. O, mi się też podoba. No, tam książeczka. Są śrubki. Tak,
Ostatnio łysy się obkupił w tych śrubkach. Dobra, tylko koniec, słuchajcie, kończymy pierwszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, jak jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie o jakimś zostawieniu łapy, zostawieniu komentarza. Będę za to ogromnie wdzięczny. No i zapraszam na inne filmy z serii właśnie targowej, czy tam różnistej. Trzymajcie się, hej! Witam serdecznie, z tej strony Marcin. Nadaję teraz z Cypru. Właśnie żeśmy się zalogowali tutaj w takiej fajnej willi, którą zobaczycie zresztą, bo zaraz po filmie puszczę wam taki troszeczkę urywków, dzisiaj taki vlog, co tu się dzisiaj działo, co tam dobrego żeśmy jedli, gdzie jechaliśmy, co widzieliśmy, tak w takim mega dużym skrócie. O, jemy pomelo z tamtego wczorajszego odcinka z tego ogrodu, bo sobie je przytuliłem jedno. Niesamowity jest ten targ na torach. Tutaj te wszystkie odznaczenia to są zazwyczaj kopie, więc na takie rzeczy trzeba uważać, ale z drugiej strony ciężko oryginały znaleźć, jak ktoś sobie chce zbierać, zacząć jakąś kolekcję, to też jest dobry pomysł, żeby jakoś tam to rozpocząć i przygodę z kolekcjonerstwem się nauczyć, na przykład właśnie jak rozróżnić kopię od oryginału. Tam jeden był chyba, ta jedna odznaka chyba była oryginalna. Ja tutaj kupiłem też te pasy dla kolegi Darunia, dla kolegi mojego teścia. Więc Daruniu, jak oglądasz, to masz 3 pasy zakupione. Niosłem je ledwo po tym placu, bo jeszcze później musiałem jeszcze jakiś kufel kupiłem, jeszcze coś tam pokupowałem w tego dnia całą masę. Pokazywałem to chyba na którymś z vlogów już wcześniejszych, bo często jest tak, że ja coś kupię, zanim jest ten odcinek, to już gdzieś to zaginie w czeluściach mojej stodoły, więc teraz stwierdziłem, że będę na tych wcześniejszych vlogach po prostu pokazywał, bo zawsze dogrywkę, czyli to podsumowanie robię praktycznie tego samego dnia, kiedy puszczam film, żebyście mieli wszystko na bieżąco, co tutaj się dzieje, co w trawie piszczy, proszę Państwa. Mam nadzieję, że tam u Was jest cieplutko, nie zasypało mocno Was śniegiem. No i co? I zapraszam na ten film tutaj z dzisiejszego wieczoru na Cyprze. Nie robiłem odrębnego jakby filmu, bo nie było nic z tematu staroci, motoryzacji. Dopiero czekają mnie takie tematy. Czeka mnie też tutaj targ na Cyprze, tam z Polish Bobberem. Wczoraj był taki mega długi odcinek, godzinny. Mam nadzieję, że tam niektórzy przebrnęli przez to. I właśnie tam kolega Przemek opowiadał trochę o różnych rzeczach, co tu można pooglądać, co można fajnego zobaczyć, i mamy w planie jeszcze tutaj kilka miejsc odwiedzić. No i nic, lecimy z tematem. Grzegorz, zobacz, butla dla ciebie do kempingu taka. Jesteśmy tu w górskiej miejscowości Lewkara. Patrzcie, taki sam automat jak w Stanach, nie? 5 centów jest euracza i 5 centów rozbija. I są trzy wzorki. Słuchajcie, czekamy w restauracji na jakieś jedzonko. O, coś tu już przyszło, ale patrzę tutaj, wynajęliśmy dzisiaj taki fajny dom, 200 metrów. O, ciekawy jestem i widzę, że tutaj, patrzcie, tutaj... Czekaj, gdzie tam jest? W każdym razie pola są w koło. Są w pola, więc... O, sałatka taka fajna, duża. O, to na bogato. Nie. Dobra. Marianka. Super za sałatka. Zobaczymy, co dalej będzie. Kazać, ile ogórów tu jest. Nie jest tak dużo. Pork suwlaki, czyli takie mięsko, frytki. Zamówiliśmy chyba łącznie 5 dań, ale chyba nas poniosło lekko. No może zobaczymy. Może damy radę. Matko, może fryteczkę? Jedną? To już panikowałem, a to takie małe danie. Sałatka była największa chyba z tego wszystkiego, nie? Ravioli z halloumi. Zobaczymy, co to. Co to? O, takie jak pierożki coś. O, śmieszne. Ja powiem, jak ja mówię, gagagajnina. No, taki makaron. No i każdy się właśnie po trochę tego. Bardzo śmieszny smak, taki jakby, nie? Cytrynowy, taki lemonka. No, coś ciekawego.
Jeszcze musakę, a to później zobaczymy, co tam siedzi w tym. Zapiekana, wygląda na to, że damy radę. Zapiekane mięso z warzywami, z bakłażanem, z pomidorami. O, to Kamila lubi takie, nie? Mhm. Rady tasy. No i też do łyżkę musaki, wszystko popróbowane. No i fajnie tak, po każdego po trochu. A to są właśnie... Można różnych smaków popróbować. Tutaj... Helenka, chcesz mięsko takie, czy nie? Pięknie to pachnie. Bo jak zjem, później byś chciała. Wow. Helenka! Ja nie obie smakuję. O matko. Wszystko, wszystko zjedzone. Zapłaciliśmy za tą całą furę jedzenia 60 euroldów. Ale patrzcie, jakie tutaj są. Po 20 euro takie koronkowe... Ej, ej, uwaga! Koronkowe parasolki. I to jest zagłębie koronek. Pani z koronkami nas zagięła, bo zaczęła po polsku mówić. I to się tylu Polaków tu przyjeżdża, że o, jakaś stara biżuteria. Fajne uliczki tutaj są w ogóle w tym miejscu. Tu jakiś zagajnik, nie? Całe schody. Marianka, stanie się jeszcze raz. Cześć, panie kocie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, pan kotek nie chciał się tutaj spoufalać z nami. Zobaczcie, chodzimy sobie tutaj tymi uliczkami. I o. Grand Final Cyprus. Ale super, bardzo dużo Polaków tutaj się tam. No. Zobaczcie, jaka fajna skrzynka na listy, taki kawał tuby w stylu właśnie angielskim. Rewelacja. Dobra. Słuchajcie, ugadało się, że już podjechaliśmy pod nocleg. Troszeczkę adres z bookingu pokazywał całkiem inny, ale wziąłem koordynaty, w końcu skopiowałem i udało się przyjechać. Tutaj właściciel napisał, że zaraz syn ma... O, cześć kotku! Kic, kic, kic. Ale kocur wielki. I tu mamy jeden z takich domków. Zaraz obadamy, jak to wygląda. Komisyjnie. O, tutaj brama, może wjechać można. O, wyszliśmy już. Słuchajcie, mamy cały domek. Cały domek, to jest chyba 200 metrów. O, mamy na górze ten, bo to są dwa poziomy. Rozmawiałem tutaj z panem, bo my tu płaciliśmy za ten 140 euraczy. Aha, tu jest lodówka. 140 euraczy. Ale w sezonie to kosztuje chyba 300, coś mi jeszcze zależy na ile dni. I najlepiej zadzwonić do nich. O, i basen nawet jest. Wow, ciekawe, czy woda ciepła. Myślałem, że nie ma wody. O, może tutaj dzisiaj live będzie stąd. Jest grill. O, i to jest cały taki ten. Kilka tych, całe jakby takie osiedle mają tych wil. Woda jest nawet ten. Woda jest nawet ciepła w basenie. No. O, my teraz jesteśmy tutaj. Pierwszy raz wyjechaliśmy na taki wyjazd, że jesteśmy w siódemkę z teściami jeszcze. O, tutaj jest jedna sypialnia. O, i tu jest łazienka do tego. Bo powiem wam, że szukaliśmy w Larnace noclegów dla takiej ilości jak dla nas i były albo pokoiki, także przydzielali, nie wiem, za około 100 dolarów, 120, 150, że dwa małe pokoiki po 25 metrów. Albo jeżeli coś większego, to około 300 dolarów. O, fajnie, każdy pokój ma swoją łazienkę. Tu jest ten basen, czekajcie, otworzymy to jakoś sobie. To się otwiera, czy się nie otwiera? Zaraz. Jak to otworzyć? O. O. Dzień dobry. Uważaj tam, Marianko, na tą wodę. A ten basen nie jest jakiś głęboki, ale... Ale wiadomo, przy dzieciakami to trzeba uważać.
Już idę do ciebie, Helenko. O, tu jest łazienka druga. O, tu jeszcze jest taras. Ale fajnie. Nie no, zadowolony jestem. No. Zajadamy teraz czekoladki od Polish Bobera. Kamila dostała na urodziny. A my zjadamy. Czy poczęstowała nas? No. Czekaj, bo żeśmy nie pokazali ostatnio, jak tu Polish Bober na twoje urodziny ten. Tak, moja. Mój urodzinowy pierwszy. Tak. No i słuchajcie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj, żeby suba gdzieś tam na dole wcisnąć. Wszystkie informacje, jakieś też namiary, nie wiem właśnie, czy tutaj na tą willę, czy na auto, które wypożyczamy, macie też w opisie filmu i możecie tam sobie skorzystać, jak kiedyś będziecie może na Cyprze, może nie teraz, ale może w przyszłości. To takie informacje, które żeśmy tutaj już gdzieś tam przetestowali, zawsze zostawiam na dole. Do zobaczenia w komentarzach. Pozdrawiam cały Top Chat. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!